Cześć trackerzy, wirtualni i prawdziwi, tak czy inaczej witam Was serdecznie w grze Rig and Roll w słonecznej, upalnej Kalifornii. U nas w Katowicach również dzisiaj jest bardzo upalnie, dlatego pracuje mi w tym pokoju wentylator, bo gdyby nie ten dech, to by tu człowiek zdechł. Sorki z góry za ten szum, który ewentualnie może powstać z podmuchu wiatru mojego wentylatora w Waszych głośnikach lub słuchawkach. Ale naprawdę, bez tego narzędzia bym tutaj po prostu no life dzisiaj. Dlatego to urządzenie jest konieczne. Okej, w takim razie zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnijmy sobie szybciutko, co się wydarzyło w ostatnim odcinku, czyli pogląd na nasz logbook. Aktywne zadanie, które w tej chwili mam na 272 minuty i 29 sekund czasu realnego, to takie, że mam się spotkać z jakimś jełopem, który siedzi sobie w barze w Oxnard i twierdzi, że rzekomo ma jakieś informacje na temat Matthew. No cóż, w takim razie te informacje trzeba sprawdzić, bo być może będą przydatne, a być może to jakiś jełop, który chce kasiurę w kieszeń ode mnie wyciągnąć, że coś niby rzekomo wie, ale z drugiej strony o zniknięcie Matthews wiedzą tylko trzy osoby. Detektyw Mark, ja i Crane. Nikt więcej nic nie wie. No i wy, moi drodzy widzowie. Ale mam nadzieję, że nikt z was nie sypnął nic nikomu. Że siedzicie cicho, jak należy. Dobra, w takim razie zobaczmy, gdzie jesteśmy. A jesteśmy wy. Jesteśmy w Bridgeport, czyli w tej miejscowości, gdzie ostatnio skończyliśmy swoją przygodę. I jak na ironię losu, mamy akurat z tego miasteczka spedycję, z którą to mamy podpisany kontrakt na przewóz towarów, w naszym przypadku całopojazdowych. W takim razie odpalam silniczek i nic jak czas zapierać się do pracy. Okej, na razie music nie będę włączał, dopiero gdy wezmę sobie jakieś zleconko. Zresztą nie opłaca mi się, za chwilkę jest spedycja. Więc nie opłaca mi się tutaj nic teraz kombinować. Ja jestem dzisiaj troszeczkę niewyspany, bo wiecie co, mam nocne zmiany w tym tygodniu. Dopiero co wstałem, mam twarz jeszcze taką niewyspaną, jeszcze żółtko mi nie wskoczyło, jak to mówią. Przede wszystkim zaraz tylko wstałem, zirytowały mnie dwie rzeczy, jakie opowiem wam podczas filmu. Na razie chciałbym się skupić nad spedycją, którą już tutaj widzimy. Zjedziemy sobie tam za chwilkę, weźmiemy sobie jakiś frakt w kierunku Oxnard. Co prawda, chociaż czasu mamy jak marasu do spotkania z tym tajemniczym ktośem, który rzekomo ma jakieś informacje o Matthew. Lub kto wie, może naprawdę coś tam wie. Ale my to sprawdzimy oczywiście. Każdą informację trzeba sprawdzić. Pamiętajmy o tym, że Matthew to nasz fabularny przyjaciel, prawda? Jakby nie było, to on ściągnął nas do Stanów Zjednoczonych. To on załatwił nam miejscówkę. To on załatwił nam biuro w Oxnard. On... No jak zwykle, w momencie, kiedy ja się wziąłem za nagrywanie, to telefon mi już tutaj plinka. Musiałbym kiedyś zrobić idealny porządek z tymi wszystkimi telefonami i zamknąć je gdzieś w szafie na święty amen, no ale tak nie mogę, ponieważ prowadzę taki tryb życia po prostu, że nie mogę bez telefonu, dlatego cały czas słyszycie podczas moich filmów te tajemnicze dzwoneczki, które plumkają, dzwonią i mi przeszkadzają. Chyba wam też, jednak mam nadzieję, że w tak małym stopniu, że tego nawet nie zauważacie. Ach, nie patrzę nawet, kto to dzwoni. No siema. Dobrze, będziemy szukać czegoś w stronę... gra niestety, już widzę, tutaj dla mnie nie jest łaskawa. Ponieważ nic nie jest w stronę... przynajmniej do Mojave mogłoby coś być. Czy do Bakersfield, czy do Lebek, czy do Santa Barbara. Gdziekolwiek, co mogłoby mnie przybliżyć w stronę... do Bishop, nic, nic. Popatrzcie, jaka złośliwość. Po prostu nie ma zleceń do spedycji, z którymi mam podpisany kontrakt. Wszystko dzisiaj jest jak w czeskim filmie. Nieco biedny ja mam teraz zrobić. Poczekamy sobie w takim razie. Poczekamy sobie na jakieś inne zlecenie.
To zazwyczaj nie trwa długo, po prostu trzeba czekać, aż ta ikonka, która tutaj blednie, ona za chwilkę się odnowi z nowym zleceniem. Jedne bledną, drugie się rozjaśniają, to znaczy, że zlecenie albo zostało uaktualnione. Holender jasny, ale sobie wziąłem termin. Z niektórymi terminami faktycznie mam problem, albo po prostu jest nowe zlecenie, które możemy sobie wybrać. A ja sobie czekam przy kawce. Może coś skoczy za chwilkę. Chociaż z drugiej strony tak mogę tutaj siedzieć i czekać i czekać. Kurczę, żeby przynajmniej tego Bishop coś było fajne, no. No ale niestety nie chcę być. Ech, tutaj byłaby fajna droga, gdyby nie to, że nie mam tutaj kontraktu podpisanego. No tutaj ta miejscówka nie jest dość fajna. To są fajne tereny, ale ciężko jest tutaj w spedycjach, naprawdę. Och, kurza twarz. Och, mamy, trafiło się zlecenie. Widzicie, czasami naprawdę warto poczekać. Mamy do Paidmel. Ale to jest akurat wyścig. Wyścig do Paidmel, samym ciągnikiem. Wiecie co? Powiem wam tak, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra, niech będzie. Wezmę to do Paidmel. Pojedziemy dzisiaj bez naczepy. No niestety, nie wszystko dzisiaj chce ze mną współpracować. Chociaż i tak się cieszę, że mam jakiś kurs w kierunku Oxnard, cokolwiek. Dobra, więc ja się tutaj może przełączę między zadaniami. Zatrzymam się. Przełączę się między zadaniami. Mogę zrobić to na dwojaki sposób. Akurat teraz to wezmę sobie, nacisnę i dam sobie zaznacz jako aktywne. Ok, i teraz tu mi się zaznaczyło, że jako aktywne. Wpis w logbooku, proszę bardzo. Potwierdzono udział w wyścigu zaczynającym się w Bridgeport, a kończącym się w Paidmel. Ok, dobra, nie ma sprawy. Więc się dzisiaj troszeczkę pościgamy. Żebyście nie powiedzieli, że kurczę, unikam tutaj wyzwań jakiś. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja po prostu nie lubię się ścigać ciężarówką. Ja lubię taki transport w czystej formie. Bez żadnych takich dziwnych wyścigów. Zresztą kto się. No, ta gra jest taką hybrydą, która właśnie łączy transport razem z dobrą przygodą, no i z wyścigami ciężarówek. Także dla każdego coś. Ja chyba jadę w złym kierunku, coś mi się tak wydaje. Gdzie jest mapa? No jasne, że jadę w złym kierunku. Więc wykręcę sobie tutaj zawrót. Tak jest. Pomyliły mi się kierunki, jakby tego jeszcze było mało. Dobra. Jadę teraz dobrze? W stronę Bishop. Okej, dobra. Teraz sobie włączę radyjko. No nie, nie to chciałem. Nie to chciałem. Mi się tutaj klawiszologia jeszcze też od czasu do czasu po prostu miesza, ze względu na to, że ja tak skakam po tych grach co chwilę, gdzie tu mam inaczej, tu mam inaczej. Przez to miasteczko przyjadę sobie spokojnie. 35 mil na godzinę zazwyczaj jest ograniczenie w takich małych miasteczkach. Paliwa mam dość, więc nie będę tutaj zjeżdżał na stację. Nie ma sensu. Popatrzcie, jakie to miasteczko jest ładne. Przypominam wam, że jesteśmy w Bridgeport w tej chwili. Jest to miasteczko, które skupia w sobie gdzieś około 1000 mieszkańców na chwilę obecną. Jest to miasteczko, które zostało założone w 1850 roku, a więc widzicie, że wszystkie te miasteczka tak naprawdę nie są stare. Jak wspomniałem wcześniej, kiedy w Europie toczyła się już historia, to tutaj w Kalifornii murzyni ścinali jeszcze ścinę cukrową i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj po prostu tak choćby nowy świat powstawał dopiero. Spokojne miasteczko, gdzie czas spokojnie płynie. Miasteczko leżące u stóp
pasm gór Sierra Nevada. Widzimy dookoła, że zieleń jest taka wypowiała, spalona od słońca, ale tak naprawdę są to bardzo żyzne gleby, dlatego że tutaj w górach bardzo długo trzyma zima i te wszystkie śniegi, które topnieją, dobrze nawadniają glebę. Dobrze ją, ta gleba tutaj jest naprawdę bardzo dobra, zresztą Kalifornia słynie z uprawy brzoskwi, z uprawy jabłek, bardzo dużo tutaj się uprawia i zresztą trzeba też powiedzieć, że Kalifornia to jest największy stan w Stanach Zjednoczonych, która eksportuje, która wysyła na całe Stany Zjednoczone po prostu warzywa, owoce, stąd po prostu najwięcej wychodzi upraw. Najwięcej właśnie brzoskwiń, kukurydzy, zbóż i tak dalej, i tak dalej. Po prostu te góry służą dobrze tym ziemiom. Tutaj w Kalifornii, zwłaszcza w Bridgeport, to jest takie miasteczko, taki powiem wam, skansen dla Indian. Bardzo dużo tutaj właśnie można spotkać Indian, gdy ktoś by był tutaj realnie w tym miasteczku, miałby okazję spotkać właśnie w tym mieście prawdziwych, rdzennych Amerykanów. Dużo tutaj właśnie w tych terenach jest prawdziwych Indian. Ogólnie miasteczko jest bardzo spokojne, turystyka również tutaj jest na dobrym poziomie i przede wszystkim ze względu na to, że tutaj jest właśnie spokojnie i zawsze ciepło i mało kiedy pada deszcz, tak? Z drugiej strony jesteśmy też w jednym z najbardziej spokojnych hrabstw, spokojnych prowincji, bo Bridgeport znajduje się w prowincji Mono, tak się nazywa ta prowincja. Kurczę, ten jest powolni, teraz ja miałem tutaj biegu odzyskać. Ja tutaj wbiję na jakąś 65 mil na godzinę, żeby dogonić jegomości z konkurencji. Och, kurczę, wiecie co? Wstałem sobie dzisiaj po nocnej zmianie, a tu moja żona, kurczę, poszła do pracy. Gdy ja wstałem, to już jej nie było, ale zostawiła mi po prostu kartkę na stole, że przyszło do nas jakieś pismo urzędnicze. Sobie myślę, kurczę, pismo urzędnicze nie znaczy nic dobrego. No i kurczę, wcale się nie pomyliłem. Okazało się, że gdy byliśmy na urlopie w Świnoujściu, gdzieś tam, gdy dojeżdżałem do promu w Karciborze, wyciszę sobie troszeczkę słuchawka w dźwięk, bo za głośno mi gra, a wy sobie słuchajcie i oglądajcie, słuchajcie muzyki country, oglądajcie te wspaniałe tereny. No więc gdy byłem w Świnoujściu i dojeżdżałem do Karcibora, jakoś tak to się nazywa, do tego promu, wiecie tam, w Świnoujściu, to gdzieś tam chycił mnie fotoradar i przyszło nam do zapłaty, rozumiecie, 200 zł, bo przekroczyłem, tam było ograniczenie do 50 km na godzinę, a ja tam leciałem 74. Przekroczyłem prędkość o 24 km i jeszcze przyszło mi takie fajne zdjęcie, na którym właściwie niewiele widać. Na pewno nie widać, kto siedział za kierownicą i ja z żoną prowadzę na przemian, raz żona, raz ja. Zależy, jak co nam po prostu strzeli do głowy. Jak chce żona, to prowadzi żona. To nawet my nie pamiętamy, kto wtedy ten samochód prowadził, czy żona, czy ja. No bo po prostu nie pamiętamy takich szczegółów. Skupiamy się na innych przyjemnościach niż pamięć, kto wtedy kierował, prawda? Prawdopodobnie chyba ja kierowałem wtedy samochód, prowadziłem wtedy samochód. Tak czy inaczej, zrobili nam zdjęcie gdzieś tam na środku, że wylatujemy z zakrętu. Ja wtedy jeszcze wyprzedzałem rowerzysty i pewnie dlatego, że prawdopodobnie ja to jechałem, tak z żoną doszliśmy do wniosku, że chyba ja to prowadziłem ten samochód, bo w jedną stronę prowadziła żona, a w drugą stronę prowadziłem ja i teraz nie umiemy dojść do tego, w którą stronę nam stryknie to zdjęcie, bo to taki teren jest, to zdjęcie jest tak, że nie idzie tego poznać, w którą stronę to akurat, czy jechaliśmy w tamtą stronę, czy wracaliśmy. Tak czy inaczej, no przyszły mi też punkty karne, sobie wyobraźcie, 4 punkty karne za te wykroczenie i jestem troszeczkę zdziwiony, bo nigdy nie było punktów karnych za przekroczenie prędkości udokumentowane fotoradarem. Zawsze była kara pieniężna, nigdy nie było, przynajmniej z tego co wiem, nie było punktów karnych, a wylepili nam punkty karne. No i teraz przyszło nam pisemko, oczywiście samochód osobowy jest pisany na moją żonę, bo akurat nasze firmowe samochody są pisane na mnie, a ta osobówka jest pisana na żonę.
bo akurat wtedy ja byłem w szpitalu i żona jechała samochód zarejestrować, no i zarejestrowała go na siebie jako współwłaściciel. No i przyszedł dokument na żonę, że ma po prostu potwierdzić, kto prowadził ten samochód, czy ona, czy ktoś inny, prawda? No i tam odpowiednie pola trzeba wypisać, żona to wzięła na siebie ze względu na to, że my nie pamiętamy, kto prowadzi ten samochód. Zresztą co to za różnica, i tak my będziemy płacić, a na zdjęciu też nie widać osoby, która prowadzi. Po prostu jest jedna wielka czarna plama na przedniej szybie, także nic nie widać. I trudno po prostu poznać, kto ten samochód prowadził, prawda? Ja tu jadę zbyt szybko, ale popatrzcie sobie, mamy kolejne wspaniałe miasteczko. Tym razem jesteśmy w Bishop. Bishop, podobnie do Bridgeport, jest to też spokojne miasteczko, w którym życie płynie bardzo spokojnie. Tutaj ludzie się nigdzie nie spieszą, nie płacą mandatów za przekroczenie prędkości. Nie, no żartuję, płacą oczywiście. Ale jest to jedno z tych spokojnych miasteczek, gdzie czas zatrzymał się na chwilkę. Tutaj wszystko jest w stylu retro. I tutaj, podobnie jak w Bridgeport, również możemy spotkać niesamowicie dużo rdzennych Amerykanów, ale dodatkowo też jest tutaj taka... W tym mieście jest też taka mniejszość narodowa, właściwie no, troszeczkę jest takich różnych społeczności, to znaczy trochę Polaków, trochę Niemców, troszeczkę z Europy, troszeczkę gdzieś tam z Azji. Tutaj po prostu sobie Bishop tak, że tak powiem, upodobali. A my jedziemy dalej w stronę słońca, proszę Państwa. Także jestem zdziwiony bardzo, że dostaliśmy punkty karne, 4 punkty karne i 200 zł do zapłaty. A tamte, wiecie, da nam 200 zł, no to... No trudno, no, jest zbrodnia, musi być kara, prawda? Także nie ma na co narzekać, tylko troszeczkę się podirytowałem, że akurat taka sytuacja jest, bo przejechałem podczas urlopu prawie 2000 km i tam na miejscu w takim głupim, w taki głupi sposób człowiek zabrał mandat, prawda? Aczkolwiek chyba jest to pierwszy mandat od niepamiętnych mi czasów, który zebrałem. Oczywiście kiedyś tam też zbierałem mandaty. Pamiętam, że raz pakowałem się samochodem w Bytomiu, w rynku, na rynek właśnie, który jest dostępny dla zaopatrzenia do godziny 9 rano, a ja tam pakowałem się o godzinie 9.05. No i dopadła mnie straż miejska i wlepiła mi mandat, nie było tłumaczenia, wlepiła mi mandat, że jestem tam po godzinie 9. Nieduży mandat, dostałem 40 zł, żadnych tam punktów karnych z tego, tylko 40 zł mi dali. No cóż, trudno. Nie byli uprzejmi ci panowie, też nie szło się jakoś specjalnie z nimi dogadać, ale ja wtedy też zależało mi na czasie, nie miałem czasu tam z nimi dyskutować, zapłaciłem te 40 zł, nie spadają na drzewo. No ale cóż, tak jak mówię, jest zbrodnia, musi być kara, prawo dla wszystkich jest jednakowe. No cóż, przekroczyłem prędkość o 23 km, trzeba było zapłacić. Och, tutaj jeden z wozów konkurencji został przytrzymany przez... Oj, drugi też. Widzicie, im się wcale nie spieszy. Jadę spokojnie 70 mil na godzinę. Także spoko roko foko, jakby to moja córka powiedziała. A drugi raz się podirytowałem w jednym dniu dzisiaj. Posłuchajcie, włączam sobie komputer i potrzebowałem zainstalować sobie jakiś zwykły, podstawowy program do obróbki zdjęć wideo, bo chcę sobie zrobić miniaturki do tych wszystkich moich filmów. Jak już mam te partnerstwo podpisane i mam po prostu możliwość, żeby utworzyć sobie miniaturki do filmów, to chciałem po prostu sobie ściągnąć jakiś taki, wiecie, gimbal albo coś takiego i porobię sobie fajne miniaturki. Chciałem wam jeszcze teraz zwrócić waszą uwagę na góry. Popatrzcie, góry zachodzą mgłą. Może ja przeskoczę na kamerę zewnętrzną. Widzicie to? Widzicie, jak tam chmury wchodzą... Góry wchodzą w chmury? Bardzo, bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o szczegóły tej mapy. Bardzo się cieszę, że to wzięli pod uwagę, że takie coś jest możliwe. No i kolejny truckstop, których tutaj jest bardzo gęsto, a często niestety są puste ze względu na to, no to znaczy zazwyczaj truckstopy są zapełnione, nie ma tutaj gdzie palca wcisnąć, ale w grze mamy truckstopy puste dlatego, że
i twórcy gry bali się, że znacznie spadnie wydajność gry na silniku, który i tak jest kiepsko zoptymalizowany. Dlatego, no wiadomo, to wymusza pewne troszeczkę irracjonalne sprawy, tak jak na przykład puste trackstapy, prawda? No musimy to wybaczyć twórcom, zacisnąć zęby, no i cieszyć się produktem w takiej okazałości, jakiej jest. No i słuchajcie, włączam ten komputer, wchodzę na internet i szukam jakiegoś programu. No dobrze, znalazłem, mamy dzisiaj dużo takich fajnych serwisów, jak na przykład programy.pl, czy tam CNET, czy jeszcze kilka, czy tam jakieś programiki, jakieś tam, różne są serwisy, wiecie, nie będę ich teraz wymieniał, bo nie w tym rzecz. Ale każdy z tych serwisów, który daje nam do pobrania jakąś aplikację, no nie aplikację, tylko program, bo aplikacja to znaczy do urządzeń mobilnych, i daje nam na przykład do pobrania jakiś program, tak, w pełnej lub w wersji trial, to jest też nieważne. Ale teraz pobieramy z takiej strony, standardowej jakiejś strony, jakiś tam program, który potrzebujemy, i wraz z tym programem instaluje nam się dziesiątki niepotrzebnych innych bajerów. Na przykład ja sobie ściągłem Gimpa, ale razem z Gimpem ściągnął mi się niepotrzebnie, bez mojej wiedzy, bez pytania o to, ściągnął mi się przy okazji Norton, ściągnął mi się jakiś program do przyspieszenia komputera, po jakiego grzyba, ja nie wiem, ściągnął mi się od razu jakiś reklamiarz i jeszcze przy okazji ściągnął mi się jakiś program do, nie wiem, ulepszenia jakichś tam innych pierdół, co ja w ogóle tego nie chcę. I obojętnie z czego byśmy brali program, jakąś instalkę z jakiegoś większego serwisu, to za każdym razem, kurczę, pobieramy kupę niepotrzebnych śmieci. Programów, które w zupełności są nam niepotrzebne, instalują się, kurczę, gdzieś tam podstępnie. Zainstalowałem tego Gimpa i gdzieś tam dopiero po 2-3 minutach ujawiły mi się na pulpicie komputera jakiś... O, tutaj może troszeczkę za szybko jadę, ale w końcu biorę czynny udział w wyścigu, prawda? Przede mną, ja widzę, jest jeden z wozów konkurencji. Chociaż te wozy tam są tuningowane i mają sporo kurcy pod maską, to jednak one też się jakoś nie spieszą specjalnie. Ale mamy dużo czasu, 34 czasu realnego. A i przy okazji, drodzy widzowie, widzicie, jak działają tutaj wyścigi. No chociaż mi troszeczkę nie jest w smak jechać bez naczepy. Trochę to się kłóci z moim moralem, z moim ego, że jadę sobie bez naczepy. Bo z drugiej strony też trzeba tutaj powiedzieć w tej grze, że czy jadę z naczepą, czy bez niej, to fizyka jazdy jest taka sama. Ciągnik jakoś tak samo przyspiesza i tak samo zwalnia. Nie czuć po prostu tej fizyki jazdy z naczepą czy bez. Aczkolwiek nie widzę naczepy w lusterkach. I to jest po prostu mi. Mogę sobie to wytłumaczyć tak, że dostałem zlecenie z Paidmel, do którego właśnie teraz jadę, prawda? W ramach wyścigu. No to weźmiemy sobie tego jegomościa. I to mnie właśnie wkurza, że niby internet jest wolny, ale z drugiej strony, co to mi za wolność, kiedy ja pobieram sobie jakiś program, a wraz z nim wciąga mi się za moimi plecami dziesiątki jakichś innych pierdół, których ja sobie nie życzę mieć na komputerze. A nagminny, który się instaluje poza naszymi plecami, jest Norton. Czyli największe badziewie, które Amerykan nie umie sprzedać, pcha się nam na komputery. Norton od zawsze był kontrowersyjny. Był to program antywirusowy, który bardzo spowalniał komputer, który jeszcze w połączeniu z Vistą to już była totalnie masakra. Był to po prostu zawsze kontrowersyjny program. Nie umieją tego badziewia sprzedać, dlatego go pchają za darmo każdemu, kto tylko cokolwiek zainstaluje. I to mnie po prostu irytuje. U siebie na swoim podwórku, tam w Stanach Zjednoczonych, takich taktyk nie stosują, bo wiedzą, że zaraz znaleźliby się w sądzie. Natomiast u nas w Europie fikają sobie jak chcą, robią sobie co chcą. I to jest bardzo nie fair, to powinno być gdzieś, to się do TVN-u nadaje, to powinni gdzieś po prostu poruszyć ten temat, bo to jest bardzo nieczyste zagranie. Być może jest tam gdzieś podczas instalacji tego programu w malutkich zakładkach, gdzie trzeba odznaczyć ptaszka, nie instaluj takiego i takiego programu, ale to jest tak ukryte, że naprawdę czasami trudno to znaleźć. Naprawdę bardzo irytująca sprawa. Naprawdę. I powiem wam, że nie ma znaczenia, skąd pobieramy jakieś programy z jakichś legalnych źródeł, z jakichś serwisów, które oficjalnie nam dają linki, źródła do pobrania dobrych programików. Gdybyśmy chcieli być uczciwi i w uczciwy sposób pobrać te programy darmowe z legalnych źródeł,
no to wszystko to kosztuje nas kupę nerwów. Czy tak to powinno być? To poważnie zniechęca po prostu do... Co chcesz, kobiety, ode mnie? Ja tu seriala kręcę. No co chcesz? You are? My name is Mary Jones, Caltrack Company. I want to offer you a job. What's the job? We have a shipment of computers waiting to be taken from the airport in Mojave to a railroad junction in the LA suburbs. There's no urgency and the pay is standard. O kurczę. Dobra, biorę to. Sounds good. Count me in. Glad to hear it. The shipment has already been loaded into a semi-trailer. It will be waiting for you north of the junction of Highway 58 and 14. Słuchajcie, super. Super, bo wziąłem sobie teraz właśnie zlecenie od osoby trzeciej. Jak czas pozwoli, to my sobie dzisiaj wykonamy. W Oxnard mam być. Ohoho, jeszcze mam czasu jak marasu. Więc będziemy przewozić komputery jeszcze dzisiaj. Przynajmniej weźmiemy sobie te zleconko. Ale najpierw muszę jechać do Paidmel. Gdzieś tutaj w Mojave czeka na mnie ta naczepa, żeby mieć pogląd na to, ile mam jeszcze wolnego czasu. Kurza twarz, 17 minut. W mordę nietoperza. Będzie ciężko, nie zdążę w 11 minut. A zobaczmy, ile kary będzie, gdy odrzucę to zlecenie. Bo to jest to zlecenie. Dostanę 1560 zielonych kary, gdy je odrzucę. Holender jasny. No cóż, może nie do końca to sobie przemyślałem, ale właśnie taki jest Ring and Roll. Jest zaskakujący. Co chwilę wyskoczy nam z czymś, nad czym nie mamy czasu się zastanowić, tylko musimy szybko podjąć decyzję. Tak albo nie. Albo chłopie bierz, albo spadaj na drzewo. Więc za to właśnie Ring and Roll lubię, wiecie. I lubię przed sobą taki obraz, jak widzę teraz. Jadę sobie nocą. Gdzieś tam w trawie grają pasi koniki. Ja widzę tylko światła latarni, budynków przy poboczu i widzę światła mojej własnej ciężarówki. I przy dobrej muzyce jadę sobie w stronę spedycji, w stronę punktu rozładunku. Gdzieś tam w głośnikach gra mi muzyka country i ja czuję po prostu rytm. Łapię wiatr w żagle i jest mi błogo, ponieważ robię to, co lubię. Znajduję się w środowisku, które mi odpowiada. To odpowiada mojej duszy, to odpowiada mojemu charakterowi. Ja to lubię, ja to kocham. To jest to, co uwielbiam. Nikt mi tego nie zabierze. Mogę się z tym podzielić z wami. Oglądacie mnie, słuchacie, komentujecie. Razem ze mną podziwiacie to, co i ja podziwiam. I to jest wspaniałe, że mogę się z wami tym wszystkim podzielić. Ja teraz nie wiem, czy ta naczepa to już jest tutaj, więc przyhamuję sobie troszeczkę. Spójrzmy na mapę, jak to wygląda. Weźmy sobie to jako zadanie aktywne. Teraz sobie wejdę tutaj i tu zobaczę na mapie. Tak, wiecie co? Spróbuję podpiąć tą naczepę i zobaczę, czy da się z tą naczepą pojechać do Paidmel. Ale ja nie wiem, czy można mieć dwa zadania aktywne. Prawdopodobnie nie. Tak. Te. Chyba da. Mam naczepę i spróbuję z nim jechać do Paidmel. Być może chycę dwie stroki za jeden ogon. Być może. Teraz zobaczmy. Weźmy sobie w dziennik zadań. Zobaczmy sobie z powrotem. Zaznacz jako aktywne. Tak, i mogę jechać dalej do Paidmel. Super. Okej. A więc być może. Wiecie co? Powiem wam, że ja mam tyle godzin w tej grze, ale pierwszy raz zrobię takie cuda. Być może uda mi się zahaczyć Paidmel z tą naczepą. Tylko, kurczę, a jednak jest trochę ciężej. Nie ma takiego przyspieszenia jednak jak bez naczepy. Mam dwa 20-stopowe kontenery na naczepie z elektroniką, z komputerami, więc musi być ciężko.
aczkolwiek do tej pory nie widziałem różnicy. Może dlatego, że miałem wysokie pojemności silników, a teraz jakby nie było, mam tylko 430 kusy. Także nie jest to jakoś... To nie jest to co 600, prawda? Ale i tak mój Flaynarder nieźle sobie radzi. No Ferdek, dajesz, dajesz chłopie! Ten tam przede mną nieźle se popierdziela, 75 mil na godzinę. Ja teraz wykorzystuję jego tunel aerodynamiczny. Proszę bardzo. I spokojnie go sobie śmignę po prawicy. A potem zjadę sobie na lewicę, żeby go troszeczkę spowolnić. O. I tak to właśnie zrobię. Taki mam właśnie plan szalony. A więc dobrze, do Paidmel nie jest daleko. Chociaż czasu mam dużo, to jednak Paidmel nie jest daleko. Jestem teraz na pierwszej pozycji. 5 wozów w jedną stronę, z czego jednym z tych wozów jestem ja. 4 wozy konkurencji mam za sobą. I chociaż jadę tutaj troszeczkę z irracjonalną prędkością, aczkolwiek możliwą, bo te stare ciągniki, to nie jest to tak, że one się wleką z jakąś niesamowicie, z jakimiś niesamowicie wolnymi prędkościami. Nie, one naprawdę jak się rozkulają, to one pędzą, można śmigać nawet 90 mil na godzinę takim starym Flaynarderem. Naprawdę jest to możliwe. Idziemy tutaj w łeb z tym jego mościem, ale nie zapominajmy też o tym, że mamy za około 200 minut, tam jest na pewno więcej tego, nie mam teraz poglądu na to, ale nie zapominajmy o tym, że mamy się spotkać z jakimś jegomościem w Oxnard. Kurczę, nawet nie zwróciłem uwagi na to, gdzie mam jechać z tą elektroniką. Dobrze, skupię się na tym, jak odwiozę, jak wygram po prostu ten rajd do Paidmel. A mi to w duszy gra, naprawdę, słuchajcie, jak mi jest teraz fajnie, dmucha mi ten wentylatorek prosto na mnie, spokojnie. Cieszą mnie widoki, które tutaj teraz widzę, które i wy widzicie, naprawdę fajnie. I nawet przestały mnie już irytować te wkurzające bugi, które są w tej grze, jak na przykład przebijające snopy siana. Puh, snopy siana! Przebijające snopy, jak snopy, to mi się zaraz z sianem skojarzyło, kurczę. Przebijające snopy światła samochodów, które jadą na mostach, na wiaduktach, gdzieś tam nad nami. Nawet to już przestało mnie irytować, bo na początku człowiek na to zwraca uwagę, tak? W pierwszych minutach gry może nam to przeszkadzać, ale potem, gdy człowiek się do tego przyzwyczai, po prostu ma na to wysmolone. Czy tak, czy też snopy siana, snopy siana, czy świecą przez most, czy nie. Paidmel, gdzieś ty jest? Ile mam jeszcze do ciebie? No, do Paidmel nie jest już daleko. Trackstopy, miasteczka, które niesamowicie, nawet można powiedzieć, romantycznie wyglądają w świetle wieczornych świateł. No i do Paidmel już jest tylko naprawdę rzut beretem. To będzie chyba następny zjazd. Popatrzcie, jak to jest uroczo. Niepowtarzalność mapy sprawia to, że nawet nie przeszkadza nam, że kręcimy się czasami wokół komina, że przejeżdżamy daną trasę kilka razy tam i z powrotem, pod rząd. I nam to po prostu nie przeszkadza, ponieważ mapa jest niepowtarzalna. Każdy punkt na mapie jest indywidualnością. Nie powtarzają się nawet trackstopy. Są za każdym razem ułożone w inny sposób. Każdy trackstop od siebie się różni. Pomimo tego, że wygląda bardzo podobnie, to jednak nie tak samo. I to jest bardzo fajna sprawa. No i tutaj mamy prawdopodobnie zjazd na Paidmel już. Muszę pilnować tego zjazdu, bo kurczę, łatwo go jest przejechać. Jest Paidmel Warehouse. A więc pierwszy punkt. Pierwszy punkt mojego zadania z logbooka będę miał za chwilkę wykonany. 76 mil na godzinę, spoko, roko, foko. Oczywiście obroty 2000 na minutę, kurczę, powodują, że ciężarówka powinna spalać więcej oleju napędowego.
No i pewnie tak by było w rzeczywistości. Dobra, my tutaj będziemy brać już. Tu mamy wolne. Prawda, że to jest uroczo? No musicie przyznać, że Ring and Roll, pomimo tego, że ma swoje zapazurami, jest bardzo klimatyczną, spokojną, fajną, spokojną. No nie, no tu akurat poleciałem troszeczkę po bandzie. Ale naprawdę jest fajną grą. Trzeba przyznać, że miło, fajnie się w tą grę śmiga. I jeszcze te country. Duża twarz, tu mam jechać? Jest tutaj. Tutaj. Ja mam nadzieję, że kurczę, nie stracę tutaj na czepy. Zrobię sobie quick save na wszelki wypadek. Zawsze robię quick save przed wjazdem do spedycji. Tak jest, przychód, wynagrodzenie, ale mam nadzieję, że na czepy tutaj mi nie zabiorą. Bo wiecie co, w tej grze jest wszystko możliwe, a ja pierwszy raz robię ten manewr, który teraz widzicie, że chwytam dwie stroki za jeden ogon. Ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem i powiem wam szczerze, że to jest... Odkryłem teraz Amerykę. Odkryłem teraz Amerykę, bo nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego, że wykonywałem dwa zlecenia. Masz już inne zadanie. Czy nadal chce się ukończyć? Tak, super, nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. Po prostu czuję się jak Kolumb, odkrywam Amerykę. Odkrywam tą grę po raz któryś, pomimo tego, że już mam tyle godzin w nią przegrane, no. Niesamowita sprawa. Jesteście świadkami? Jesteście świadkami czegoś fenomenalnego, no. Cieszę się, że ze mną jesteście, wiecie? Bardzo was lubię. I z tego, co widzę po komentarzach, wy lubicie mnie i mam nadzieję, że tak zostanie. Dobrze, w takim razie ja teraz muszę się skupić nad tym, gdzie mam się udać. Gdzie mam się udać z tymi komputerami? Całkowita automatyzacja. A więc tak, spójrzmy sobie w nasz logbook, aby przypomnieć sobie, co teraz mamy robić. Skontaktowała się ze mną Mary Jones z firmy Caltrack. Chcą, żebym przewiózł ładunek komputerów z Mojave na przedmieście Los Angeles. Z Mojave na przedmieście Los Angeles. Jedziemy do miasta aniołów, moi mili. To powinno być proste. Przyczepa będzie czekała na skrzyżowaniu autostrad 50 i 14 drogi, a ja mam ją tylko dowieźć do przejazdu kolejowego niedaleko od Los Angeles. I dobra nasza, bo słuchajcie, Los Angeles to jest bardzo dobra miejscówka, tam jest bardzo dużo zleceń. Duże miasto, bardzo dużo zleceń. Account, co on ty... Wiecie co? Zanim zacząłem kręcić ten odcinek, byłem wiecie jak, byłem wkurzony na to, że załapałem mandat Świnoujściu, przyszedł dzisiaj pocztą i nawet już pali licho te 200, które muszę zapłacić, kolender jasny, to jest to niemały pieniądz, no trudno, no zapłacę, no, co zrobić, ale wiecie co, powiem wam tak, że byłem wkurzony, ale teraz jestem już spokojny. Jestem spokojny, wyciszyłem się tak duchowo, że już tak nie czuję w sobie takiego gniewu. Oto co potrafi z człowiekiem zrobić ta gra. Ten klimat, ta muzyka po prostu uspokaja człowieka. Nie wiem, czy podzielacie moją opinię, czy was też uspokajają gry komputerowe. Czyli coś, co według dziesiątek innych ludzi jest tematem wręcz kontrowersyjnym i oni twierdzą wszyscy, że gry wywołują wręcz agresję, że to przez gry komputerowe jest zło na świecie i tak dalej. Ja nie wiem jak w waszym przypadku, ale u mnie jest na odwrót. Mnie na przykład ta gra, pomimo tego, że byłem wkurzony, a sami chyba przyznacie, że z tych powodów, które wam wymieniłem z początku gry, miałem powód, żeby się wkurzyć, prawda? Chociaż z pierwszego przypadku to moja głupota, no. Przekroczyłem prędkość, trzeba zapłacić. Ale pomimo tego jestem wkurzony, że muszę zapłacić.
I byłem wkurzony to, że kurczę, instaluję jeden program, a dziesiątki innych niepotrzebnych pcha mi się do komputera i zaśmieca mi komputer, ja potem muszę wchodzić w panel, odinstalowywać te programy bezczelnego Nortona i inne tam pierdoły, jeszcze jakieś narzędzia do przyspieszenia komputera. Ja mam szybki komputer, nie potrzebuję przyspieszać. Także takie rzeczy, które rozespanego człowieka po nieprzespanej nocnej zmianie potrafią zirytować. Włączam sobie taką grę jak Ring and Roll, zaczynam nią grać i co się dzieje? Spokój. Ta gra jest dla mnie po prostu jak terapia uspokajająca. Czy wy też tak macie? Bo ja tak mam. Po prostu gry mnie uspokajają. Takie jak te. Może niekoniecznie takie, że wchodzę, biorę karabin wirtualny i napierniczam przede wszystkiego, co się rusza, jak jakiś debil. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że wszyscy ci, którzy grają w shootery lub gry, które dają nam karabin maszynowy i mamy do nich... Chodzi o to, że te gry po prostu skupiają się tylko i wyłącznie na strzelaniu w coś. A tutaj musimy cały czas skupiać swoją uwagę na drodze. Musimy zachowywać się tutaj w taki sposób aktywny, chociaż niektórzy twierdzą, że monotonny. No może tak, troszeczkę może też monotonny, ale z drugiej strony aktywny do takiego stopnia, jakbyśmy naprawdę prowadzili samochód. Bo w każdej chwili coś na drodze może się wydarzyć, zwłaszcza tutaj, w tej grze, gdzie ruch AI zachowuje się bardzo irracjonalnie, szybko i chaotycznie zmieniają pasy ruchu. W każdej chwili ktoś może do nas zadzwonić, ta gra jest nieprzewidywalna na każdym centymetrze wirtualnej drogi. A na przykład gram w takie gry jak Call of Duty, po które bardzo rzadko sięgam. Tam właściwie człowiek nie musi tak naprawdę myśleć, tylko musi mieć dobry refleks, musi strzelić szybciej w gościa, który celuje w twoją stronę. I ja na przykład wolę bardziej takie gry niż na przykład Call of Duty. One mnie szybciej uspokajają. Call of Duty mnie tylko denerwuje, ponieważ tam szybko muszę podejmować decyzje. Nie to, żebym nie potrafił szybko podejmować, tylko chodzi o to, że ja wchodzę w świat iluzji po to, żeby się zrelaksować, a nie wkurzać. A tutaj właśnie się relaksuję. Ciekawe jak to jest u was. Podzielcie się ze mną waszymi opiniami w komentarzach pod tym filmem. Chciałbym znać waszą, czy to tylko ze mną tak jest, czy z wami też. Chciałbym, abyście wzięli żywą dyskusję na ten temat. Jak to z wami jest? Jakie gry was uspokajają, które was denerwują? Tak jak mnie dzisiaj poddenerwowały pewne rzeczy. Podzielcie się ze mną, zapraszam was do dyskusji. Och, jak fajnie. Jedyne co mnie martwi w tej momencie to to, że kończy mi się kawa. I naprawdę jest fajnie. Chyba staje świt. A my jedziemy sobie do Los Angeles spokojnie, na trzecim pasie z 5 możliwych. Gra na muzyka country. I wyobraźcie sobie, do jakiego stopnia błogo może czuć się człowiek, taki prawdziwy trucker, który nie traktuje tego zawodu jako chleb, tylko traktuje ten zawód jako pasję. Wyobraźcie sobie teraz siebie jako prawdziwego trackera, który sobie jedzie gdzieś tam drogą stanową, numer taki i taki i śmiga sobie jakimś freewayem czy highwayem. Jesteśmy teraz akurat na 5. Śmiga sobie właśnie w takich klimatach i po prostu nie zamieniłby tej chwili na żadną inną w swoim życiu. Po prostu sobie jedziesz, przed sobą masz drogę, piękne widoki, krajobrazy, kaniony, góry i po prostu sobie jedziesz. Nie obchodzi cię kompletnie nic, nie obchodzą cię wojny na świecie, masz wysmolone na podatki, nawet nie interesuje cię to, że znowu jachty podrożały. Co tutaj się dzieje? O, coś mi tutaj klatkuje. O, coś mi troszeczkę poszarpało, poklatkowało, ale... O, strasznie mi coś teraz tutaj poklatkowało. Nie wiem, co się dzieje. Jakieś może procesy mi tutaj teraz zachodzą. Niechciane. No, spamiętajże się, Wania. Ojejku. Co tu się dzieje?
No dobra, gra się spamiętała. Nie wiem, co się działo, ale być może gdzieś tam w tle zachodziły jakieś procesy w moim komputerze. Aha, haha, ja już wiem, co się dzieje. W międzyczasie, kiedy ja wam kręcę właśnie ten film, to w tle jest rendering filmu i dlatego... Tak, tak, mam na tyle mocny procesor, że jednocześnie potrafię renderować film i jednocześnie potrafię grać. Także mój procesor, który w chwili obecnej posiadam, ma dość dużo siły obliczeniowej, że potrafi to robić. Aczkolwiek tu idę z oczkawki. I widzę, mają nadal. No ale może się spamiętam. Popatrzcie, jakie piękne widoki. Jesteśmy teraz w Lebek. Jest piękny świt. Jest piękny świt. Gdzieś tam w oddali miasto budzi się ze snu. Życie powoli zaczyna nabierać swojego tempa. Wiecie co? Ja zrobię coś takiego. Wyłączę nagrywanie, skończę nagrywanie i za chwilkę do was wrócę, bo muszę sprawdzić, co się tam dzieje w tle. Bo jednak coś za mocno obciąża mi system. Dobra, ja w takim razie się zatrzymuję na chwilkę tutaj. Okej. Muszę sprawdzić, co się dzieje. No i dobra, jestem już z powrotem. Tak jak podejrzewałem, po prostu rendering robił swoje. Chwila, bo ja muszę zmienić pas ruchu. Ja muszę jechać w tę stronę. Właśnie. No tutaj teraz dodatkowo ładowała się mapa, która odpowiedzialna jest za ten kwadrat mapy, czyli za ten obszar mapy. Jeszcze coś mi tutaj lekko czka, ale przy takim obciążeniu procesora to jest możliwe. Nie mogę tutaj wymagać cudów. Jedziemy sobie w stronę Los Angeles. Mam sobie piąte przełożenie. I spokojnie, odwozimy komputery. Wiecie co? Wiecie co? Zrobię coś takiego. Jednak się jeszcze raz zatrzymam. Jeszcze raz się zatrzymam. Jeszcze raz z wami się na chwilkę rozstanę. No i wróciłem po raz drugi. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Ze względu na to... Och, tak, widzę po FPS-y. FPS-y ponad 45 klatek podczas nagrywania przy Ring and Roll, to jest naprawdę sukces jeszcze w tym kwadracie mapy, to jest ok. Także po prostu musiałem uruchomić grę jeszcze raz, ponieważ miałem zapchaną już pamięć RAM i może to dlatego. Jednak rendering troszeczkę tam tej pamięci RAM bierze, ja mam tylko 8 giga. Myślę, żeby jednak rozszerzyć do 16. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie to z finansami trochę kiepsko. Więc może nie tragicznie, ale kiepsko. Jakbym miał kości pamięci, to kurczę, manda trzeba zapłacić. I widzicie, tak to jest. Życie to nie bajka. Życie to ciągła walka o lepsze jutro. Jak was nie przycisną drzwi, to was, to kurczę, to klamka drzwi odleci, tak to jest. A ja sobie jadę cały czas przed siebie i nie kontroluję mapy. A błąd powinienem, żebym wiedział, gdzie mam odwieźć towar. Ale GPS pokazuje mi cały czas na wprost w kierunku Lebek. Fu, nie Lebek, tylko tego. Kurczę, nie widzę na mapie tego. Jasny gwint. Wiecie co? Bo się pogubiłem teraz przez to całe zamieszanie z tym lagowaniem. Czekajcie, to jest to. Co ja tutaj narobiłem? Co ja tutaj narobiłem? Szukajcie, bo nie wiem, się teraz odnaleźć. Gdzie ja to mam odwieźć? Mam to odwieźć do Mojave.
Czyli ja pojechałem za daleko. No bo czekajcie, no bo tutaj co innego mówi wpis. Wpis mówi, że mam ją dowieźć do przyjazdu kolejowego niedaleko od Los Angeles. Kurde, no to gdzie Los Angeles? A gdzie? Ja przejechałem ten punkt rozładunku, słuchajcie. Ale jajca w kolorowe berety. W mordę nietoperza. Ja to miałem rozładować gdzieś tu. A gdzie ja jestem? Tu. I co teraz? Teraz jest przeklapane. Mam nadzieję, że szybko tu znajdę jakiś zjazd. Kurza twarz. A wy siedzicie i nic mi nie mówicie. Mam tylko 7 minut na to, aby dostarczyć ten towar. Kurczę, tu mam estakadę. Ale czy ja będę mógł? I tu mamy problem, Houston. Ale czekajcie, bo tu mam... Może ja pojadę tędy. Być może będę mógł zawrócić. Kurczę, gdzie mam dzisiaj jakiegoś pecha? Dzisiaj wszystko jest przeciwko mnie normalnie. Czy ja będę mógł zawrócić? A! Nie, no masakra jakaś, słuchajcie. To, co się tu dzieje, to normalnie jest po prostu jakiś obłęd. No dlaczego to już mogli zostawić ten? Mogą to już zawrócić sobie. Nie, no masakra. Zobaczcie, co się dzieje z naczepą. Wiecie, co robimy? Robimy tak, wpis poprzedni, który zrobiłem. Ratujemy sytuację. Okej. Muszę teraz po prostu jakoś z tego wyjść. Bo wpierniczyłem się w niezłe tarapaty. Dobra, zobaczmy teraz, gdzie ja teraz jestem na mapie. No właściwie jestem przy punkcie rozładunku. Właściwie to ja jestem przy punkcie rozładunku. Kurza twarz. Ale dałem się, kurczę. Gdzie tutaj zawrócić? Jak to zrobić najszybciej? Nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze. Muszę teraz za szybko wymyśleć, gdzie by tu zawrócić. Ja wiem, gdzie miałem zjechać. To jest tak, jak się idzie bez mapy. Znaczy, wiecie co? Zmyliło mnie to. Teraz Angeles w wpisie, w logbooku. To mnie zmyliło. Ja byłem pewny, że jedziemy do Los Angeles. Zresztą nawet powiedziałem, że jedziemy do Los Angeles. I kierowałem się w Los Angeles, ale nie przeczytałem ze zrozumieniem to, co pisało w logbooku. I teraz muszę ponieść tego konsekwencje po raz któryś. Także życie jakoś się na mnie uwzięło coś ostatnio. Dobra. Jadę szybciutko do jakiegoś zawrotnika. To znaczy do miejsca, gdzie mogę zawrócić. Już się tutaj cieszyłem, że chyciłem dwie strzałki za jeden oko, no to tak sobie pokomplikowałem życie. A więc widzicie, to jest to, co mówiłem, jak jechaliśmy tam jeszcze nocką, że tutaj trzeba cały czas uważać na to, co się robi. Niby gra monotonna, ale tylko pochopnie. Tylko pochopnie. Śmigam tutaj teraz z zawrotną prędkością, bo bardzo zależy mi na czasie. Bardzo. Wszystko przeciw człowiekowi. Gdzie by tu zawrócić? Tu już wiem, że nie mogę. Ale pomimo tego ja i tak zjadę w tamtą stronę, bo wiem, że tam szybciej zawrócę. Jadę sobie na Los Angeles Warehouse i tam będzie fajny zjazd, z tego co pamiętam. Powinien być. Kurczę, ale żebym się wpakował. Mapa. Tutaj też nigdzie nie zjadę. No nie, jest to dobrze. Nie jest za dobrze. Tu na ten most też bym chciał wjechać, tam zawrócić, ale też nic się nie dostanę. Prawdopodobnie nie zdążę odwieźć tych komputerów. Prawdopodobnie. Przez miasto, przez 75 mil na godzinę. Ale jestem zmuszony do takiej ekstremy. Ś
7 minut jeszcze nie pokazała się ikona, że jestem opóźniony, także spoko roko foko. Ale tutaj prawdopodobnie będę mógł zawrócić. Z tego co pamiętam. Tylko że teraz działam pod presją i wszystko może mi się dokładnie popierniczyć. A więc widzicie, każdy, nawet ten, który gra w tą grę tyle czasu co ja, może popełnić błąd w sztuce. I tutaj prawdopodobnie będę mógł zawrócić, jechać, po prostu nie będę skręcał w stronę Warehouse, tylko pojadę prosto. Ale jeszcze mam 6 minut, 6,5 minuty, około 6,5 minuty czasu realnego. Jeszcze po prostu mogę zdążyć. Właśnie, tutaj będę prawdopodobnie mógł zawrócić. Ale też pewny nie jestem. Nie wiem, tam jest droga zamknięta. Duża twarz, nie tak to miało być, naprawdę. Wszystko przeciw człowiekowi. Tak, i będę się trzymał tutaj tego pasa. Tego pasa. A tam. I tutaj powinienem zawrócić. Z tego co pamiętam, bo ja kiedyś tu już robiłem taki manewr. Uda się, czy się nie uda? Tak, uda się, bo to jest ta droga z tego. Tak, tak, udało się. No, panie Hawranek, ale ten, zaświeciła mi się już ikona, że czas ci się kurczy, panie Hawranek, więc dajesz, dajesz. Także zapnijcie pasy, bo teraz będzie szaleńcza jazda. Będzie teraz ekstrema z wujkiem Buchunem, także kurczę, panowie i panie. Jeżeli wam nie przeszło spanie, to teraz wam na pewno przejdzie. Teraz wciskam gaz do dechy, bo chcę za wszelką cenę zdążyć do tego punktu rozładunku. Czy mi się to uda? Robimy zakłady. Stawiajcie, obstawiajcie, czy w tym momencie robimy zakład. Czy zdążę, czy nie zdążę. Ja daję 100 dolarów, że zdążę. A wy ile dajecie? Zabawimy się, urozmaicimy troszeczkę tę rozgrywkę. Zdążę, czy nie zdążę? Słuchajcie, 4 minuty 42 sekundy. Zdąży czy nie zdąży? Wszyscy ci, którzy wierzą w wujka Bohuna, obstawiają na to, że zdąży. Wszyscy ci, którzy w wujka Bohuna wątpią, obstawiają, że nie zdąży. Ciekawe, ile będzie odpowiedzi w komentarzu, że obstawiali, że zdąży. A ciekawe, ile będzie odpowiedzi w komentarzu, że jednak we mnie zwątpili i dobrze postawili. Zdąży czy nie zdąży? Zdąży czy nie zdąży? Zdąży czy nie zdąży? Dawaj, 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 4 minuty i bezwzględnie i bez żadnych kompromisów świeci mi tutaj ikona, że kurczę, czas się kurczy. Piorun nie chce zniknąć. Biorę jeszcze pod uwagę to, że będę szukał tego punktu rozładunku. Zdąży czy nie zdąży? Irracjonalna prędkość, irracjonalna sytuacja, wszystko tu jest teraz pofertane. Ale słuchajcie, musicie wszystko teraz obstawić na jedną kartę, czy ja zdążę czy nie. Dajesz, 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 dajesz. Kurczę. 3,5 minuty. Czy ponad 3,5 minuty czasu realnego. Kurza twarz, a ja nawet nie wiem, gdzie mam to rozładować. Dobra, włączamy kierunkowskaz i popierdzielamy. Tniemy powietrze z prędkością 85 mil na godzinę. Do 90 mil na godzinę taka prędkość jest realna dla tych ciągników. Popierniczamy, popierniczamy. Może nie dla tych starych klasyków, ale co najmniej dla tych nowszych ciągników to jest jak najbardziej realna prędkość. Słuchajcie, 3 minuty, 3 minuty. Na co obstawiliście? Czy zdążę, czy nie? Robimy tutaj teraz prawdziwy wyścig z czasem. Nawijamy na koło kolejne mile i walczymy z czasem. I tak oto ze spokojnej gry, która miała być spokojną w moim założeniu, stała się tutaj action. Ale to fajnie, bo przynajmniej jest ciekawie, prawda? Słuchajcie, jest jeszcze 2,5 minuty i znikła mi klepsydra pośpiechu. Dobrze, teraz tutaj, żebym niczego nie spierniczył. O kurczę, policaj tutaj mnie trochę nastraszyło. Lebek, jedziemy prosto na lebek. I zapierniczamy na lebek, bo musimy zarobić na chlebek. Bo tu nie ma lekko, wiecie, dzieci zjedzą, ciężkie czasy, kryzys mamy.
Dlatego kolejne mile na koło nawijamy. I cóż, wszelakich problemów z minuty na minutę w tej grze się spodziewamy. Dobrze. I tutaj już zjazd na track stop. I tu już mogę naprawdę wyluzować, bo mam jeszcze minutę 50 czasu realnego do tego, aby zdążyć się rozładować. Muszę wam powiedzieć, że już myślałem, że będę się wstydził za to, że nie zdążę. Chociaż już się wstydzę za to, że gram irracjonalnie. Ale ta gra jest irracjonalna i tutaj wszystko jest irracjonalne. Okej, dobra, więc zrobię sobie takie powiększenie mapy, żebym wiedział, gdzie mam rozładować ten, zostawić tą naczepę. Tu gdzieś? Tu gdzieś. Lecz nie wiadomo gdzie. O, tu, całkowita automatyzacja, okej. Więc włączam sobie mapkę. Zaciągam ręczny. Czemu akurat tutaj? No i dobra, oddajemy tą naczepę. Nick, I've been informed that you completed the delivery. Please confirm. Tak, przekazałem przepani bez problemów żadnych. That's right. Shipment's at the destination. Good work. The money will be transferred as usual. Thank you, Miss Jones. Can I ask why you needed so many computers in this place? Our company is working to expand the functionality of this and adjacent rail junctions. We plan to significantly improve traffic control in this region by modernizing the equipment at the junctions and maximizing their autonomy. Uh-huh. Thanks for the information. A więc jak widzicie, seniorita powiedziała mi good job, czyli bardzo dobrze wykonana praca. Thank you! Dobrze, moi drodzy widzowie, dość emocji jak na jeden dzień. Toś to siok, jakby to powiedział pewien sławny aktor, którego niestety już nie ma z nami. Ja tutaj sobie zrobię coś takiego, że jeszcze serwisuję ciągnik. Nie wiem, czy z tej strony podjadę. Nie z tej strony, z innej. Tutaj teraz na pasku chłód mam cały czas aktywne zadanie. Co jeszcze mu mi strasznie nie wskakuje? Co jest dojazd niepodległy? O, źle wbiłem bieg. Chyba muszę podjechać z tamtej strony, żeby wjechać do serwisu. Tak jest. Z tej strony sobie podjadę. No ale co to jest? Z tej strony też się nie da? No to z tej strony przecież też trzeba wjechać na ten warsztat. Bo warsztat jest zamknięty? Nie wiem czemu, ale tutaj w tym momencie gra nie zdążyła nic wejść w interakcję. Jest. To czemu wcześniej to nie reagowało? Nie mam pojęcia. Dziwne rzeczy tutaj się... W ogóle dziwny dzień jest jakiś dzisiaj. Po co ja w ogóle wstawałem? Dobra. Też macie takie wrażenie od czasu do czasu, że dzień jest dla was dziwny? Że po co w ogóle staliście dzisiaj z łóżka? Bo ja mam właśnie dzisiaj taki dzień. Morning. Good morning. Good morning. Diagnostics ready? Let's see. Dobrze, więc szybko dokonamy tutaj napraw pojazdu z tego, co mi tutaj co mi sygnalizuje raport z inspekcji pojazdu. Mam w fatalnym stanie co? Opony zdarte. Dobra, wybieżnikujemy. Proszę bardzo, zapłacimy. Usprawnienie jakie tutaj być? Musisz najpierw pewnie naprawić swój pojazd. No dobrze, no niech ci będzie. Jeszcze układ hamulcowy sobie podreperujemy. Usprawnienia. Zobaczmy, co my tutaj mamy w tym sklepie. Czujniki deszczu. Nie, ja takie rzeczy się nie będę bawił. Jakbym sobie to sam wycieraczek nie umiał włączyć. Co tutaj jeszcze? Osiągi, silnik, system nitro, zdobywca. Dobrze, weźmiemy sobie nitro. Kupimy sobie turbo odpierdalacz. Może kiedyś się przyda. Dobra. Bezpieczeństwo. Wygląd zewnętrzny. Wykończenie kabiny. Styl klasyczny, styl zachodni. My mamy klasyczny. A zachodni jest jaki? Zachodni jest taki. Tutaj macie pogląd w tym malutkim okienku. Widzicie? Dokładnie tutaj widać, co się zmienia przy naszym wyborze. Oświetlenie dodatkowe. Nowoczesne. Nie, ja lubię wszystko to, co klasyczne. Tutaj akurat chamsko jest to nazwane wiejski. Country jest przetłumaczony na wiejski, ale country nie oznacza wiejski. Panowie z Senegi trochę pojechali po błędzie, no ale niech im będzie.
Nie wiem, może chcieli się pośmiać czy coś w tym stylu. Chrom, karbon, nie. Co tutaj mamy? Aha, tutaj mamy owiewkę. Osłonę na owady. Weźmiemy sobie klasyczną chrom, zresztą mamy. Ornament. Mustang. Złoto, rodzi złoto, orzeł chrom. O, weźmiemy sobie orełka w chromie. Zatwierdź. Podwozie tutaj szaleć nie będziemy, zostawimy wszystko tak jak jest, więc tym pojazdu też tutaj szaleć nie będziemy. Wiecie co, może ja sobie zrobię coś takiego, że zdejmę sobie tego Tomb Raidera. Zdejmę sobie po prostu... O, zostawię sobie, zdejmę sobie te kalki, te malowania i zostawię go sobie o w takim klasycznym wyglądzie. Okej. Bo jednak te amerykańskie troki, one bardziej są tuningowane w takie, wiecie, nie motywy z jakichś gier, tam coś, tylko takie jakieś pasy, jakieś takie szlaczki i oni bardziej takie coś lubią. O, i mi też tak bardziej taki styl odpowiada. Więc ja sobie tutaj gdzieś podjadę teraz jeszcze na stację benzynową, uzupełnić zbiorniki i zaparkuję sobie i na dzień dzisiejszy się rozstaniemy. Okej. A więc głównie fabuły dzisiaj nic nie było takiego fajnego, aczkolwiek nie można powiedzieć, że się nic nie działo. Podziało się bardzo dużo, co niektórzy pewnie, zwłaszcza ci, którzy we mnie nie wierzyli i obstawili jednak na to, że nie zdążę, stracili kupę kasy, $100. Proszę mi tutaj płacić po stówce, już! Przyznać się bez bicia, kto mi tutaj wisi $100? No, ciekawy. Ciekawy jestem waszych komentarzy, kto obstawiał na to, że nie zdążę, a kto obstawiał na to, że zdążę. Podjedziemy sobie... O, podjedziemy sobie do baru. Jak już jesteśmy na takstabie, to szalejemy na całego. Tak jest. Café, please. Oferta otwarta. Co tutaj mamy dzisiaj fajnego w tej gazecie? Związek magazynów kalifornijskich ogłosił ofertę na przeniesienie towaru z magazynu San Francisco. Aby przyjąć zlecenie, należy przyjechać do najbliższego z następujących magazynów Falkland, Pacyfiki i Yukach przed 12 po południu. Zwycięzca... Przepraszam, o 12 w południe. Zwycięzca będzie mógł przyjąć zlecenie za specjalną potrójną stawkę. Wow, nice. Dobrze, wiecie co? W takim razie gasimy radyjko. Wychodzimy sobie na zewnątrz. Och, tak. Robimy sobie quick save. Oczywiście wy tej ikonki quick save'a nie widzicie, bo mój program nagrywa w taki sposób, że wy nie wszystko widzicie. Znaczy nie widzicie tych ikonek. Wejdę sobie na zewnątrz. Nie, wejdę sobie do slipera. O, dzisiaj pożegnamy się z pozycji slipera. Ten sliper może nie jest tak jakiś zbytnio fajny, ale dobra, niech mu jest. Także tak, moi drodzy widzowie, dziękuję wam za to, że spędziliście razem ze mną kolejne spotkanie z grą Ring and Roll. Było dzisiaj troszeczkę crazy, no ale cóż, czasami tak bywa. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli tak, to lajkujcie, jeżeli nie, no to dislajkujcie. No i cóż, wam więcej mam do powiedzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii Ring and Roll. Ciao! Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!